Cześć, tu Mateusz z Afory Polska. Dzisiejszy odcinek to odpowiedź na pytanie, dla kogo przeznaczony jest magazyn energii. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek miał być inny. Mieliśmy mówić o modułach fotowoltaicznych, będziemy o tym mówić w przyszłym tygodniu. Zmieniliśmy nieco koncepcję, będziemy wprowadzać erratę do naszego poprzedniego filmiku, bo zainspirowały nas Państwa komentarze pod nim się pojawiające. Otóż, po pierwsze, dla kogo przeznaczony jest magazyn energii, a może pytanie powinno brzmieć, dla kogo z pewnością nie jest przeznaczony magazyn energii? Postaramy się odpowiedzieć uczciwie i szczerze. No z pewnością na magazyn energii, bo taki zarzut się pojawił, nie muszą decydować się ci, którzy korzystają z net meteringu. Przez kolejnych 20 lat mają zapewnioną ciągłość umowy z operatorem, która zakłada, że 80% mogą pobrać z powrotem, 20% to opłata za korzystanie z sieci, w cudzysłowie opłata. W takim przypadku magazyn energii jest, wydaje się, być zbytecznym. Kolejny przypadek to taki, kiedy magazyn energii kupiony zostanie w cudzysłowie za ostatnie pieniądze bądź na kredyt. Nie ma to większego sensu. Dla kogo zatem jest magazyn? Magazyn na pewno jest dla tych, którzy po pierwsze chcą uciec przed postępującą inflacją, mają gotówkę, mają już fotowoltaikę, a zwłaszcza fotowoltaikę na nowych zasadach, czyli w net billingu. Tutaj korzyści płynące z posiadania magazynu są niezastąpione. Sprawa numer dwa, którą warto nadmienić. Każdy operator, każdy dostawca energii na terenie Polski ma w swoim portfolio czy na swojej stronie internetowej, kiedy zapytany zostanie o sens posiadania magazynu energii, ma przygotowaną jedną odpowiedź. Magazyn energii jest przede wszystkim zabezpieczeniem przed blackoutami, przed przerwami w dostawie prądu, przed uszkodzeniami sieci. A są w naszym kraju podmioty, mówię tu o podmiotach gospodarczych, mówię tu o gospodarstwach rolnych także, gdzie nawet krótka przerwa w dostawie prądu skutkuje daleko idącymi konsekwencjami finansowymi. Więc dla tych podmiotów magazyn energii jest nie tyle dobry, co nawet niezbędny. Sprawa numer 3. A więc klienci numer 3, może tak będzie bardziej prawidłowo. To ci, którzy nie liczą obsesyjnie zwrotów i wydatków, tylko ci, którzy po prostu stawiają na wygodę i na niezależność. Są ci, którzy robią to z przyczyn światopoglądowych, bo nie chcą do sieci należeć i są ci, którzy po prostu nie mają nawet w co ulokować swoich pieniędzy. Zgadza się, czasami magazyn może być także zachcianką. Zachcianką na pewno fajniejszą i bardziej korzystniejszą niż drogi samochód, które przecież ludzie kupują. Też o tym pisaliśmy w komentarzach. No i sprawa numer 4. Jeden Państwa komentarz szczególnie nam się spodobał. Na pytanie, czy opłaca się mieć magazyn energii, ktoś napisał, a czy opłaca się mieć przeświadczenie, że zabezpieczyliśmy się na trudne czasy. Niech to będzie konkluzją niniejszego odcinka. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.